Postanowiłem w tym odcinku, kochani, rozwiać wątpliwości dotyczące nowego sprzętu Makro Nocta Simplexa, którego można w preorderze zamawiać w naszym sklepie omnitron.pl. Chcielibyście, bo urządzenia jeszcze nie ma, będą testy na moim kanale i oczywiście te testy zrobię, natomiast chcielibyście wiedzieć więcej, po prostu. No, jest to oczywista sprawa, każdy chciałby uzyskać jakieś odpowiedzi na swoje pytania, bo no, zamawiać coś nie mamy pewności. Słuchajcie, jest to jedyne urządzenie w tej klasie, które oferuje takie funkcje. To już przemawia jako zaleta, jeśli chodzi o nowego Simplexa. No i przede wszystkim cena. Ale powiedzmy sobie w sposób taki konkretny. Jaka jest różnica pomiędzy takim Simplexem, a na przykład zwykłym żółtym kanarkiem Garrettem? Poza wodoodpornością, która jest w zestawie i wszystkie inne urządzenia w tej kategorii cenowej nie są wodoodporne. To jest najważniejsza w tej chwili zaleta tego urządzenia. Mamy szereg dodatków, które charakteryzują ten sprzęt i powodują, że żaden ze sprzedawców w tej chwili, żaden producentów cenowo nie jest w stanie się zbliżyć. Porozmawiajmy sobie o zaletach, później porozmawiamy sobie o wadach. Tak jak powiedziałem, wodoodporność, mały kompaktowy kształt, także urządzenie do 63 cm można złożyć, podświetlenie klawiszy, podświetlenie ekranu, latarka LED. To są takie rzeczy zewnętrzne, ergonomiczne. Urządzenie jest 3-tonowe, także będzie bardzo proste do opanowania. Ma 4 programy. I tak naprawdę można było powiedzieć, że to jest wszystko, ale nie do końca. Jest przede wszystkim dyskryminacja wybiórcza. Nikt z konkurencji w takich cenach nie oferuje tych wszystkich funkcji. Oczywiście dyskryminację wybiórczą możecie mieć w Garrettie, to też nie jest problem, a te Pro i inne niższe modele pozwalają na wycinanie tych kwadracików, prawda, które są w menu. Więc tutaj też takie funkcje mamy. Proste urządzenie. Co to znaczy proste urządzenie? Entry level, czyli to jest urządzenie, które powinien kupić taki świeżak, tak jak mówiłem w poprzednich filmach, kto zaczyna po prostu przygodę i nie ma budżetu, nie ma pieniędzy na takie urządzenie, które z tymi wszystkimi funkcjami, umówmy sobie się szczerze, patrzmy nawet z tej linii, Makro Nocta Cruiser. Ile kosztuje? Ponad 2000 zł, 2700, w granicach 3000, powyżej już mamy Amphibio. W tej cenie dostajemy takie urządzenie, na które jest nas po prostu stać. Kolejna rzecz, kalibracja do gruntu. Tutaj jest automatyczna kalibracja do gruntu. Co to znaczy automatyczna? Podejrzewam, że jest na stałe ustawiona, po prostu, kochani. I może być to wadą w pewnych warunkach. Jest oczywiście program plaża, więc myślę, że ta kalibracja po prostu się zmienia tam w środku. Natomiast w pewnych trudnych warunkach zmineralizowanej gleby to urządzenie będzie miało zdecydowanie słabsze osiągi. Po prostu. Oczywiście można wtedy kuglować programami, użyć programu plaża i spróbować skompensować te warunki. Natomiast umówmy się, jeśli będzie tak, jak zapowiada firma i tak, jak ja testowałem prototypy i dotykałem się do urządzeń testowych, jeśli to będzie środek od Racera 2, to konkurencji w tym momencie dla tego urządzenia żadnej nie ma, jeśli chodzi o oprogramowanie. Dodatkowo producent zostawia furtkę. Zostawia furtkę w postaci update'u przez złącze USB, także jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, żeby nie zamawiać urządzenia, to nie ma tych wątpliwości w tym momencie, dlatego że fabryka będzie pozwalała przez stronę producenta zrobić update urządzenia i to nic nie będzie kosztowało. Czyli jak będą jakiekolwiek problemy z urządzeniem, to oni to zrobią. Jeśli się okaże, że niezbędna będzie kalibracja do gruntu, to tak jak rozmawiałem z fabryką, dostaniecie tą kalibrację do gruntu albo automatyczny tracking. To się jeszcze okaże, jak to będzie zrobione, ale to będzie zrobione przez stronę programową, po prostu. Dwie wersje do wyboru. Tańsza wersja 1269 to jest wersja bez słuchawek, droższa wersja jest ze słuchawkami. I teraz bardzo ważna rzecz, w wersji bez słuchawek macie specjalne złącze jack, gdzie możecie podłączyć dowolne słuchawki przewodowe. Natomiast w wersji ze słuchawkami bezprzewodowymi, tymi zielonymi słuchawkami, które działają także z pinpointerem, działają z Amphibio i z Cruiserem, nie ma tego przewodu. To jest bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o informację tego, co się znajduje w zestawie, jeśli chodzi o Simplexa. Także ja nie mam wątpliwości, że będzie to hit i nie chodzi o hit sprzedażowy, tylko hit jakościowy, jeśli chodzi o funkcje, jakie oferuje w takiej cenie urządzenie. Po prostu założeniem firmy było wyjście jak do najszerszej grupy ludzi, żeby więcej ludzi mogło sobie pozwolić na hobby, a oni przy okazji mogli zarobić, po prostu. I o to tylko w tym wszystkim chodziło. I myślę, że o nic więcej tutaj nie potrzeba tłumaczyć i tak dalej. Jeśli są jakieś pytania, jeśli są jakieś wątpliwości, piszcie sobie pod tym filmem. 12 kHz częstotliwość pracy, taka w miarę popularna na większe, mniejsze rzeczy, na bardzo drobne złote, bardzo drobne srebrne monety. Myślę, że na srebrne będzie to działało, natomiast na bardzo drobne, cieniusieńkie złotka będzie nieco gorzej, ale to jest bazowe, proste urządzenie. Zapas albo dla początkującego. Myślę, że spokojnie, jeśli chodzi o konkurencję, to konkurencja zostanie zmieciona i nie tylko ceną, tylko po prostu tym, co dostaniemy w paczce, bo ja wiem, że już ta paczka jest niezła, czekam na finalne urządzenie.
patrzcie, subskrybujcie, przetestujemy to uczciwie. Jeśli będą jakiekolwiek wady, to sobie o nich szczerze porozmawiamy i skrytykujemy. Tak jak powiedziałem, kalibracja do gruntu może być słabą wadą urządzenia, ale 99,9% urządzeń, które używacie w tej cenie, nie ma kalibracji do gruntu. Jak wiemy, AT Pro można kalibrować, ale to już jest zupełnie inna cena, kochani.